trzecia premiera w tym sezonie artystycznym, ale największe chyba święto z tego prostego powodu, że obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Teatru i nieprzypadkowo także wybrany tekst Moliera, Tartif. Tu akurat tak się składa, że 360 lat po premierze paryskiej. Cisza premiera miała bardzo szczególny charakter i nawet wobec normalnych premier teatralnych miała wyjątkowy charakter związany z Międzynarodowym Dniem Teatru, z orędziem Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, które zresztą wystosował do wszystkich ludzi teatru. Fosse, bardzo wybitny dramaturg, noblista. To wszystko, co dzisiaj towarzyszyło premierze, sprawia, że miała ona bardzo uroczysty i wyjątkowy charakter. Molière, podobnie jak Szekspir, jest taką postacią, bez której trudno sobie w tym momencie wyobrazić teatr nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I to, że mogliśmy dzisiaj zobaczyć Moliera, Tartifa w Teatrze Tarnowskim, to też jest takie święto i takie mrugnięcie do niego gdzieś tam w górze, żeby jakimś łaskawym okiem popatrzył, uśmiechnął się. Dla mnie praca w tym teatrze miała szczególny charakter, ponieważ wróciłem do Teatru Tarnowskiego po ponad 40 latach. 44 lata temu zrealizowałem tutaj swój dyplom i możliwość powrotu tutaj jest dla mnie źródłem wielu niezwykłych wzruszeń. Bardzo mi zależało, żeby w związku z tym powstał ciekawy spektakl. Mam nadzieję, że taki udało się zrealizować. Spotkałem tutaj kolegów, z którymi kiedyś pracowałem, jak Tomasz Piasecki. Zobaczyłem nowy teatr, nową publiczność z młodzieżą piękną. Teatr żyje, to jest dla mnie wielkie wzruszenie. Dobry teatr to jest też dobra atmosfera, to jest też pasja, to jest wszystko to, co powoduje, że ludzie chcą do tego miejsca przychodzić, chcą się tutaj uśmiechać, chcą się tutaj wzruszać. I stąd te wyróżnienia dla wszystkich pracowników teatru, stąd te ciepłe słowa dla tych, których nie widać, a którzy są niezbędni, którzy tworzą świat, który jest piękny i tworzą lepsze życie. Ogromnie nam miło, że właśnie reżyser Bogdan Tosza otrzymał Złotą Glorię Artis, natomiast brązowe wyróżnienia otrzymali nasi aktorzy Matylda Baczyńska oraz Tomasz Piasecki. Nie zapominamy także uhonorować naszych byłych pracowników, aktorów, seniorów. Mieliśmy dzisiaj okazję ku temu, by takie wyróżnienia przyznać pani Jolancie Januszowny oraz panu Jerzemu Ogrodnickiemu. Wyróżniliśmy także innych pracowników teatru, którzy na co dzień tutaj starają się jak najlepiej z pasją i zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki. Ale teatr to nie tylko nasi pracownicy, ale także ci, którzy z nami regularnie współpracują. Dlatego od 2 lat mamy taką tradycję, że przyznajemy tytuły, wyróżnienia Przyjaciel Teatru. W tym roku te nagrody otrzymali pani Beata Kania, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie oraz pan Dawid Niedbała, który regularnie współpracuje z naszą firmą. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszą wizytę, ale jak zwykle serdecznie zapraszamy na Mickiewicza 4 na kolejne nasze premiery i przedstawienia. Do zobaczenia.